komunikuję uprzejmie w związku z wywołaniem powyższym, że sprawę potraktowałem jako wyjątkowo pilną i w oczekiwaniu na mającą nastąpić rozróbkę znajduję się w pozycji stojącej. Merkury. Z zmartwień, bez trosk upływa dzień po dniu. O jakże kocham los, co mi przydzielił tu. I tak po długiej przerwie jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Rozpoznaję to samo drzewo. Szanowni Państwo, za chwilkę przeprowadzimy wywiad z panem Arturem. Drodzy Państwo, pan Artur ma bardzo słabą dykcję i bardzo niewyraźnie mówi. Proszę Państwa, czy nas ten wywiad wzruszy? Czy będzie ciekawy? Czy pan Artur wzniesie się na wyżyny swoich możliwości? Nie wiadomo. Proszę Państwa, z panem Arturem będzie rozmawiała redaktor Anna Kowalska. Zapraszamy panią Arturę. Zatem panie Arturze, dlaczego pan niewyraźnie mówi? Nie będę udawać, nic nie zrozumiałam. O, pani ale od czego są redaktorzy z dobrą dykcją? Panie Arturze, ile pan ma lat? O, umierają. Czy może pan pokazać na palcach? O, no i od 30. Zatem panie Arturze, czy od urodzenia pan niewyraźnie mówi? O, nie śpiewa wyraźnie. O, proszę.
A to zniszczenie? Może mam się cieszyć, że w moim pałacu urządzili stajnie? Może mistrz mi powie, że to jest postęp, kultura, szlachectwo? Niedługo tutaj zalęgną się chwasty. Gdzie wtedy podzieje się, ukochanie mistrza, cywilizacja? Na ramieniu miał kij, a na nim zawieszony tobołek. W ręku zaś dzban wody. Był obuty w stare buciory z grubej skóry i szedł drogą, w stronę tych gór. Zatrzymałem go i pytam, dokąd idzie on. Nie wiem, dokąd mnie nogi poniosą. Pytam go, po co tam idzie on. Szukać pracy. Powiedz, wujaszku, czy pracy trzeba szukać? Nie pomogły zastrzyki, recenzje i pomniki. Niekwaśne mleko. Przyszedł szarlatan, szuja. Opukał go. Pobujał. Demencja. Prekoks. Toż radość była w domu. Nareszcie koniec sromu. Skończony kłopot. Dozorca śmiał się setnie. Pewnie zaraz mu nitkę przetnie. Panna Atropos. No diedy, naci pani. No diedy, naci pani. A, nac klije, nac pan. A, nac klije, nac pani. Nac klije, nac pan. Dobry. Nac klije, nac pan. Dobra, 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 dobra. Co to jest? Łotęg. Przepraszam bardzo, co? Łotęga. Wybaczy pan, ale ja dalej nie rozumiem. Pytam chyba po ludzku. Co to jest? Na rozsumie, na rozsumie. Seuci, to rozumiem. Łuteń miska. Ta miska, bardzo śmieszna, umarłem ze śmiechu. Dziękuję. Człowieku, ja się nie pytam o to, tylko o to, co jest w misce. Kuntak w diecie na otro. Słucham? Kuntak w diecie na otro. Kurczak w cieście na ostro, tak? Aha. A tak się składa, że ja z waszej ulotki wypisanej niby to po polsku zamówiłem sobie, uwaga, kopytki w sosie na wynos. Ha? My kopytki nie sprzedajemy. Ha? Zaraz. Co to znaczy my kopytki nie sprzedajemy? Co to znaczy my kopytki nie sprzedajemy? To dlaczego są w waszej ulotce? Chwyt marketingowy? Aha, to być może ja się nie znam, ale dla mnie w takim razie to jest jak chiński chwyt marketingowy. Ale działa! Działa, ja też zaraz zadziałam, jak nie dostanę tu czegoś normalnego do jedzenia. Czy ty to rozumiesz? Rozumiesz? Jak się masz? Dziękuję, ping-pong. A ty gruba sto... Posłuchaj mnie, Andrzej Gruba. Wszedłem tu, bo miałem blisko i byłem bardzo głodny. Zamówiłem sobie jedno, a dostałem zupełnie coś innego. Chcę coś normalnego do jedzenia. Czy ty to rozumiesz? Nie wszystko. Pan mówi powoli, ja się dużo domyślać. Dużo domyślasz, tak? Proszę bardzo, mogę mówić powoli. A ty weź sobie jakiś mały chiński ołóweczek. Cececzek, ta. I na malutkiej chińskiej karteczce sobie zapisz. Tak, tylko dokładnie. Tak, na spać. Dobra. Schabowy. Ta. Na dodi. Ziemniaki. Ta. I niutati. I surówka. Ta. Z czerwonej kapusty. O, ta. Niututa soka tuta. Ta. Tak. 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 Nie ma. Powtórz to. Nie ma. Nie ma? To po jakiego grzyba was groisz po tej karcie, jak wiesz, że nie ma? Skoro jak ci tu człowiek dyktuje schabowy, ziemniaki, surówka, to po co te domki, te krzaczki? Co tam nastawiałeś? Tajgonki. Sajgonki? Ja ci tu zaraz zrobię sajgonki.
Rydz waży wami? Ta, rydz waży mi. Wiesz co? Według mnie to ty sam wyglądasz jak taki niedogotowany rydz waży wami. No to może? No to może? No to może dupa. Ale że co dupa? Chińska dupa. A chińska? Nie. Dupa. Ha. Zupa. Dupa. Nie. Zupa. Dupa. Dobra, zupa, ale chińska to nie. Ale nie jadłem chińskiej zupy. Nie chcę. Ale dupa chińska robiona w Radomiu. W ogóle nie smakuje jak chińska. Zaraz. Chińska zupa nagle robiona w Radomiu? Tak! W ogóle nie smakuje jak chińska? W ogóle! No to chyba mogę zaryzykować. Tylko tak raz. Jak jest zaraz po chińsku? Igdi wogdi du. Dobra, wudu du. Chińska zupa robiona w Radomiu. To jest jakaś paranoja. Przepraszam, a z czego ta zupa? Z czego zupa? Nie wiem, nie napisano po chińsku na opakowaniu. Może z psa? O nie, z psa to my robimy cielęcinę. To aż boję się zapytać, co wy robicie z kota. Z kota to kisiel ciastka. A czy długo jeszcze będę czekał? 3 minuty. Ta, 3 minuty. Chyba chińskie 3 minuty. Czas start. Ta. Dobra dupka. Aromatyczna. Zaczynam umierać z głodu. Ju, lecę, pędzę dla klienta, pysa dupa. O kutwa. Co narobiłeś, Kitajcu? Pytam się, co narobiłeś, Kitajcu? Nie dość, że jestem głodny, zły, to jeszcze najlepsze. Oblaż mnie tą cholerną supą z Radomia, ty. Chudyń deń zet. Chudyń deń zet. To co to jest? Nazwisko twoje? No, to dzisiaj zmienisz sobie na lepsze i polskie. Od dzisiaj dla mnie jesteś pan nieszczęście. Aha, i dobra lada. Placówkę sobie nazwij. Bar pod nieszczęściem, to będzie pasować. Bar pod nieszczęściem. Obsługuje pan nieszczęście specjalną zakładu. Nieszczęście. Ostatni raz tu byłem, panie nieszczęście. Ostatni! Uga, buga. Ja nie szczęście, ja. Klient dziś ma wielkie szczęście. No, że tak. A strach pomyśleć, co by było, gdyby tupa była gorąca. I tak oto, po długim czasie jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Rozpoznaję to samo drzewo. W dodatku leje. Bez zmartwień, bez trosk, upływa dzień po dniu. O, jakże kocham los, co mnie przydzielił tu. Komunikuję uprzejmie w związku z wywołaniem powyższym, że sprawę potraktowałem jako wyjątkowo pilną i w oczekiwaniu na mającą nastąpić rozróbkę znajduję się w pozycji stojącej. Merkury.